Pani Ludwiku, w ostatnim czasie ceny peletu znacząco wzrosły. Z czego wynika ta sytuacja i czy jest szansa, że te ceny się na jakimś poziomie ustabilizują? Dziękuję za zapytanie, ale by na to pytanie odpowiedzieć, to ceny rosły nie od dzisiaj. Ceny rosną od jakiegoś czasu. Więc cofnę się troszeczkę do tyłu i troszeczkę historii. A przede wszystkim to dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu na temat biomasy. A więc by o pelecie cokolwiek powiedzieć o produkcji i o jej kosztach i o jej cenie na rynku, więc jeszcze raz, jak powiedziałem, chcę się cofnąć troszeczkę do tyłu. A więc w latach 2007-2008 był bardzo duży popyt na biomasę w Polsce, dlatego że były drogie certyfikaty zielone. Od 60 zł doszły aż do 290 zł. Wtedy też bardzo wielu przedsiębiorców zainwestowało w biomasę rolną. Pobudowało urządzenia, biorąc niekiedy bardzo duże kredyty, licząc na to, że produkcja będzie nie tylko rok, dwa, trzy, ale będzie to szło w tym kierunku, bo bardzo głośno było w Polsce i w Europie na spalanie biomasy z korzyścią dla ochrony środowiska i z korzyścią również dla ludzi. Okazało się po 5 latach, że certyfikaty spadły do 30 zł. Firmy, które zainwestowały w biomasę rolną, po prostu nie wytrzymały konkurencji, zatrzymały produkcję, niekiedy bezproblemowo, a niekiedy co mieli dość duże kredyty, mieli wielkie problemy. Natomiast jeśli chodzi o pelet surowca leśnego i ci, którzy go nie kupowali, tej biomasy do produkcji peletu, a raczej mieli własny produkt, po prostu nie likwidowali, musieli to produkować, choć to było czasami poniżej kosztów produkcji. Ale tak już jest. Maszyny, urządzenia do produkcji peletu z biomasy, a więc z drewna, po prostu inwestycje trwają rok, dwa, trzy, w zależności od wielkości, więc tego się nie da wstrzymać, że w tym roku wstrzymam produkcję, a w drugim roku rozpocznę. To trzeba systematycznie pracować, bo urządzenia, które zatrzyma się na rok, to już będzie problem, by je w ogóle ruszyć. Ze względu na to, że urządzenia, czy w przemyśle tartaczym, czy w przemyśle również produkcji peletu, nie mogą stać, kiedy stoją się gorzej niszczą, niż idzie produkcja. To tak wracałem się do kilku lat. Dzisiaj wiele się mówi z powrotem o pelecie, a więc o biomasie rolnej. Podejrzewam, że będą wielkie problemy do wrócenia tej biomasy rolnej, dlatego że już się bardzo wielu ludzi sparzyło. Druga rzecz, nie ma stabilności w ustawach. Przychodzące rządy zmieniają wszystkie zarządzenia poprzednie, a maszyn, urządzeń nie da się zmienić z godziny na godzinę. Przechodząc dalej do peletu, w tamtych właśnie czasach cena była bardzo niska, nieopłacalna, ale jak powiedziałem już, maszyny, urządzenia muszą pracować, bo się nie da trociny zatrzymać z rębki w zakładzie. Każdy tartak, który produkuje z rębki i trociny, kiedy nie będzie jej sprzedawał, po prostu się zablokuje. Ale to, czyli znaczy to, że to jest czas jakby odrabiania strat w pewien sposób dzisiaj i te wysokie ceny wynikają z tego, że kiedyś było gorzej? Zawsze jest tak, że po wielkiej burzy przychodzi piękna pogoda. Jak i dzisiaj jest wojna, wiemy, że po wojnie będzie pokój. To samo jest i z cenami. One były w tamtym czasie nierentowne, ale dzisiaj są już rentowne, a przyczyniło się na to wiele czynników. Jednym z nich to jest odchodzenie od węgla. Następna kolej rzeczy, powolutku wymiana piecy. Kiedy częstym gościem jestem odwiedzającym w Poznaniu na targach lub w innych
miastach jak Łódź czy Warszawa, targi budowlane, jest bardzo dużo wystawców z piecami. Ja już 8 lat temu, kiedy rozpocząłem produkcję peletu, przychodziłem na takie targi i jako nieznany klient pytałem, że chcę pobudować sobie dom i chcę sobie zainstalować piec na pelet. Gdzie się to kupi? Z czego się to składa? Udawałem normalnego klienta, który nie wie, o co chodzi. I pytałem się, no macie piece na węgiel, na miał, macie na groszek, macie i na pelet. Ile sprzedajecie tych kotłów na pelet, a ile sprzedajecie kotłów na węgiel? No to się okazuje, że 90% kotłów to jest sprzedawane na węgiel, a tylko 10% na pelet. Co się okazuje, kiedy przyszedłem za 2 lata na takie targi, okazuje się, że już jest 30 do 70. A dzisiaj, tak już nie chcę wymieniać, by nie przedłużać, co rok, więc dzisiaj jest 75% z mej wiedzy. Może się mylę, może inne źródła gdzieś ktoś ma, to już jest produkcja, te kotły na pelet, a tylko 25% są dopiero inne, niekoniecznie na węgiel już i pochodne węglowe. W związku z powyższym lasy pozyskiwały 25 lat temu 24 miliony metrów sześciennych drewna. Dzisiaj pozyskują 40, czasami przekraczają 40 milionów. Ale wiemy, że z tych 40 milionów nie da się robić peletu, bo by po prostu było to niegospodarnie, nieprzemyślone. Najpierw pozyskuje się S2A, które kupują fabryki płyt, celulozownie. Natomiast grubizna, która jest w granicach 11-13 milionów, zależy też od roku i tak dalej, dopiero jest to kupowane przez startaczników, przetwarzane, przecierane. Z tego jest rębka, trocina. I również, kiedy jest głębszy przerób, suszenie, struganie, obrzynanie, wtedy tych po prostu pozostałości mamy na produkcję peletu. Ale więcej surowca już nie pozyskujemy. Nie pozyskować będziemy za 2 lata 45-60 milionów. Wręcz przeciwnie, może być tak, że nas Unia ograniczy i będziemy pozyskać mniej. A więc na rynku biomasy nie ma pod produkcję peletu. Nie tylko. I dlatego też, jeśli czegoś brakuje, pieców skupiono dużo, to w związku z powyższym rośnie cena. Ale to jest tylko 25% tego. Reszta to ma wielki wpływ również ograniczenia i na obecną chwilę z kolei wzrosły znowuż zielone certyfikaty, gdzie dziś kosztują na dzień dzisiejszy w granicach 280 do 300 zł. W związku z powyższym obudziły się znowuż różnego rodzaju elektrociepłownie, które też mogły spalać i węglem, i biomasą w postaci również zrębki trociny, bo to jest pochodne. Jeśli zabierzemy zrębkę, to nie mamy z czego robić peletu, normalne, czy trocinę. Obudziły się i dzisiaj płacą oni kolosalną cenę za trocinę, za zrębkę. Ale to z tego, co pan mówi, chyba nie powinniśmy oczekiwać, że pelet będzie tańszy. Ta sytuacja wpływa na to, że on będzie drożał, czy... W związku z powyższym, że elektrociepłownie płacą taką cenę, że producenci peletu nie są w stanie konkurować w zakupie biomasy w postaci czystej po okorowaniu zrębki, jak i czystej trociny, jak również zakłady przetwarzające, tak jak mój, niekoniecznie kupujące. Dziś można by nawet ta wysoka cena peletu, można by ją było nie produkować, a tę biomasę sprzedać, a więc nie potrzeba dużo prądu, ludzi, maszyn, sprzedać tą biomasę. Nie będę wymieniał zakładów, bo wiele zakładów tą biomasę dzisiaj w takiej wielkiej cenie kupuje. Dochodzą mnie słuchy, że niekiedy do 400 zł za 1 m³ zrębki. To mamy 1 m³ na pelet, trzeba 1 m³ suchej masy zrębki waży 560 do 600 kg. A więc trzeba 1,8 m³ na 1 tonę peletu.
Więc a gdzie produkcja, reszta, a gdzie folia, maszyny, urządzenia, ludzie, ładowarki, suszarnie, etc., etc. Ile trzeba spalić jeszcze, żeby wysuszyć tą trocię. Więc dzisiaj my, producenci pelletu, moglibyśmy to wstrzymać i sprzedać jako biomasę. Ale rzecz zrozumiała, nie uczynimy tego, bo to są tak niewiadome, co się na rynku dzieje. Idzie wszystko w górę, idzie w dół. Dzisiaj ci się to opłaci, jutro to. Trzeba po prostu, bynajmniej ja tak czynię. Nie skakam z miejsca w miejsce, a cały czas produkuję mimo wszystko pelet. I on tanieć nie będzie. Doszło jeszcze do tego od 24 lutego bodajże, czy tam od któregoś, wschód, nieporozumienia, wojna po prostu, jaka jest na wschodzie. Odeszły nam dostawy stamtąd tarcicy i również surowców, gdzie te zakłady energetyczne zaopatrywały się w dużej mierze również na wschodzie w biomasę. Dzisiaj ta ścieżka została odcięta, w związku z powyższym jest mniej biomasy na rynku i przez to nie będzie pelet tańszy, a nie tylko pelet, bo pelet jest pochodnią. Pelet jest jednym z paliw, a paliwo to mamy gaz, paliwo to mamy ropę, paliwo mamy surowiec w stanie okrągłym. Wszystko to jest w jednym koszyku, to jest wszystko to też paliwo. Więc jeśli idzie paliwo na stacjach paliw, czy idzie to gaz, to również w jakiejś mierze będzie szedł i pelet, dlatego że wtedy do tego surowca leśnego więcej chętnych jest go pobrać, żeby przetwarzać. Czyli musimy się przyzwyczaić do wysokich cen. Musimy się przyzwyczaić i powiem więcej, że w końcu lutego lub w marcu zawsze były obniżki cen pelletu i nie tylko, węgla, jak wiemy, i wszystkich pochodnych opałowych. Dzisiaj jest rok szczególny. Na to się wiele czynników złożyło, jak powiedziałem, że wszystkie surowce do opalania idą do góry, pomimo że jest już zapasem kwiecień, już ciepło jest. I również pelet. I z mojego doświadczenia i wiedzy i przeczucia, to on w tym roku w lecie będzie ceną zimową. W lecie. Dlaczego? Bo dziś są magazyny puste w zakładach produkcyjnych. Chodzi o tym, po czym żeśmy odkładali, przygotowali magazyn, by to zmagazynować i przytrzymać, bo nie ma klienta lub cena za bardzo w dół, więc się po prostu sprzedawało część się magazynowało i od września się dopiero od sierpnia handlowało. Dzisiaj jest rynek całkowicie inny, nieprzewidywalny. Dzisiaj ta cena taka, jutro cena taka. Będziemy dokonywać zakupów surowca na drugie półrocze, niedługo. Przecież to minie tylko, już mamy pierwszy kwartał blisko za pasem i też nie wiemy, co się może dziać. Na dzień dzisiejszy mamy surowiec w Polsce, najdroższy w Europie, w lasach państwowych, najdroższy. Jakiej formy zakupu będziemy mieć na drugie półrocze, nie wiemy. My, przedsiębiorcy, nie wiemy. Dlatego też nie przewiduję, by pelet mógł stanieć, a zapotrzebowanie jest i będzie. Na obecną chwilę, jak długo, trudno powiedzieć. Rok, dwa, trzy, pięć, podejrzewam, że sprzedawać się będzie zawsze. Tylko czy nie powstanie jakiś nowy produkt na rynku, tak jak pelet powstał 12-13 lat w Polsce, czy nie powstanie znowu jakiś produkt nowy, który wyprze nam węgiel, wyprze ropę, olej opałowy i może w przyszłości wyprze coś, również i pelet. Ale na obecną chwilę przez 10 lat do przodu nie przewiduję, żeby się pelet nie sprzedawał. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.